wśród ludzi takich, którzy mają jakieś talenty ukryte i oni rozwijają swoje talenty na bazie spotkania z tą sztuką ludową. Czyli to można powiedzieć, że to jest artystyczna, już taka dalszy rozwój tej sztuki ludowej. Warunek jest jeden, że to nie może być artysta zawodowy. Jest to amator, który pobudzony tą sztuką ludową rozwija swoje talenty. To już nie nazywa się taką czystą ludową sztuką, nie? Jest to już na bazie sztuki ludowej artystyczny rozwój. Tak jak wy teraz jeszcze nie jesteście ani artystami tam, prawda, zawodowymi, bo się w czymś innym uczycie, i możecie być takimi amatorami, którzy będą perfekcyjnie w danej dziedzinie rozwinięci, ale nie będą zawodowymi artystami, tak? Tak samo można określić tych ludowych artystów, że oni dochodzili do perfekcji wielkiej w swoich niektórych dziedzinach, ale nie byli zawodowcami. To był ich amatorski, ich własny rozwój własnego talentu. I tak na tą sztukę, może tutaj wejdziemy, to właśnie tak już mówię, tak patrzcie, jaka tam precyzja, jaki samorodny rozwój. Żadnych szkół, żadnych jakichś tam innych specjalnych mistrzów nie mieli, nie? Tylko podpatrywali i odkrywali własną twórczość. I to jest piękne, bo dzisiaj mieliście na pewno też to doświadczenie, że sama twórczość daje radość, nie? Człowiek, kiedy tworzy, czuje się taki, no jakiś to, taki ważniejszy, taki, ja to zawsze porównuję, Bóg stworzył i stwarza, ale stworzył człowieka, który jest na jego wzór, czy ma zdolności twórcze. Człowiek ma zdolności twórcze, nie stwórcze, ale twórcze. Czyli możemy ten świat jeszcze upiększać wokół siebie, chociaż on może jest tak piękny, jak jest stworzony. My go tylko możemy naśladować, nie? W swojej twórczości.